Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Rekolekcje, dzień szósty. Zasmucanie Ducha Świętego. Są takie sprawy w naszym życiu, które zasmucają Ducha Świętego. Jeśli nie szukamy Go usilnie każdego dnia i jeśli nie współdziałamy z Nim, dążąc tam, gdzie On nas prowadzi, to nasze chrześcijańskie doświadczenie osłabnie. Bóg nas do niczego nie zmusza. Gdy przyjmujemy chrzest Ducha, to może On wywierać większy wpływ na nasze życie. Wtedy też mocniej odczuwamy Jego zachętę. Każdego dnia napełnia On nasze serca pragnieniem posłuszeństwa wobec Boga. Wzywa nas do studiowania Słowa Bożego i do częstszej modlitwy. Duch Święty powoduje, że miłujemy sprawiedliwość, a nienawidzimy grzechu. Zawsze jednak możemy zignorować Jego zachętę. Czyniąc to, rozpoczynamy proces zasmucania lub gaszenia ducha. Apostoł Paweł w wielu miejscach Pisma Świętego podaje wskazówki, tak jak tego uniknąć. To praktyczne rady mają za zadanie pomóc nam w utrzymaniu pełni ducha w naszym życiu, a oto niektóre z nich. Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przed odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudno pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Efezjan 4:24-32. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was, ducha nie gaście. 1 Tesaloniczan 5:14-19. Apostoł Paweł rozumiał, że czynienie tych wszystkich rzeczy jest możliwe tylko za sprawą mieszkającego w nas Ducha Bożego. Jeśli jednak odmówimy poddania się Jego zachęcie, wówczas będzie groziło nam niebezpieczeństwo zasmucania i gaszenia ducha. Jeśli okaże się, że zasmuciłeś ducha, to nie zniechęcaj się, poproś Boga, aby ci przebaczył, a On to uczyni. 1 Jana 1:9. Następnie z wiarą poproś Boga, aby na nowo napełnić Cię swoim duchem, a On uczyni to. Łukasz 11:13. Król Dawid poznał Boże miłosierdzie, popełnił grzech cudzołóstwa i morderstwa, odwrócił swoje ucho od zachęty kierowanej do niego przez Ducha Bożego, gdy dopuścił się tych okropnych rzeczy. Gdy jednak Duch przekonywał go o grzechu, zwrócił się do Boga w modlitwie. Zastanów się szczególnie nad następującymi słowami. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Psalm 51:11-14. Gdy uświadamiamy sobie, że stopniowo odchodzimy od Boga, to nie zwlekając powinniśmy wyznać swój grzech. I przyjmując Boże przebaczenie, powołać się na obietnicę odnowienia ducha w naszym życiu, podobnie jak uczynił to król Dawid.
Wtedy ponownie zostaniemy wzmocnieni w wewnętrznym człowieku, aby odnieść zwycięstwo nad szatanem. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Efezjan 3:16-19. Służymy wspaniałemu Bogu. Jeśli Go zawiedliśmy, to pamiętajmy o następujących zapewnieniach. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Psalm 103, 8-13. Do osobistych rozmyśleń i do dyskusji. 1. Podaj niektóre z zachowań i postaw, które Duch Święty pragnie wprowadzić w życiu chrześcijanina. 2. W jaki sposób chrześcijanin zasmuca Ducha Świętego? 3. Jeśli zasmuciliśmy Ducha Świętego, to co powinniśmy zrobić? 4. Jaki jest stosunek Boga do Jego dzieci? Napisz. Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się. 1. O to, aby Bóg wciąż chrzcił was swoim Duchem Świętym. 2. O to, aby Bóg przebaczył wam, jeśli w jakikolwiek sposób zasmuciliście Ducha Świętego. 3. O to, aby Bóg dał wam pragnienie poddania się zachętom Ducha Świętego. 4. O osoby na waszej liście modlitewnej. 5. O to, abyście nie ustawali w poszukiwaniu Ducha Świętego. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Albowiem oczy Pańskie przepatrują wszystką ziemię, aby dokazywał mocy swej przy tym, którzy przy nim stoją sercem doskonałym, w pełni poświęconym. 2 Koryntian 16:9. Spraw, aby nasze serca były w pełni Tobie poświęcone. Okaż przy nas swoją moc, aby spowodować w nas potrzebne zmiany, abyśmy doświadczyli odnowy i reformacji, których tak bardzo potrzebujemy. Przebacz nam, gdy nie spełniamy Twoich oczekiwań. Dziękuję.